W dzisiejszym fascynującym odcinku zagramy Five Nights at Freddy's 1 i przejdę wszystkie 5 nocy, aby odświeżyć sobie tę fantastyczną produkcję. To wcale nie jest tak, że wszędzie mi spamujecie, abym nagrał FNAF 1. A jednocześnie jest to początek fantastycznej serii, w której będziemy przechodzić wszystkie części FNAF po kolei, ponieważ tego chcieliście na moim kanale. A wszystko po to, aby przygotować się na wielką premierę, która będzie miała miejsce w tym roku, czyli FNAF Help Wanted 2. Wszyscy na to czekają. Dlatego zostawcie pod tym odcinkiem aż 10 tysięcy serdecznych łapek w górę. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag FNAF1, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. No i najważniejsze, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj i zostań z nami na dłużej. No to zaczynamy, nowa gra i zobaczmy, czy uda mi się przejść wszystkie 5 nocy. Oczywiście jest noc 6 i custom night, ale to może zrobimy sobie w takim bonusowym odcinku, jeżeli będziecie chcieli, naprawdę, jeżeli zostawicie dużo łapek w górę. Swoją drogą, jak to nagrywam, jest 27 października 2023 roku i dzisiaj jest premiera 5 koszmarnych nocy, na którą nie mogę niestety pójść, ponieważ jeszcze jestem chory. I ciekawostka dla tych osób, ostatnio na kanale pojawiało się mało ciekawych materiałów, ponieważ byłem chory przez 3 tygodnie i dopiero trochę ozdrowiałem, więc jeżeli jesteście chorzy, to polecam wyleczyć chorobę do końca. Taka tutaj ciekawostka z mojego życia. A tymczasem musimy obserwować, tak, chyba bodajże Foxy jest tak, na kamerze 1C i 1A scenę, z tego co się orientuję. Oczywiście Fongaja sobie tutaj możemy wymutować i najważniejsze to nos Frederyka, dokładnie tak. Okej, dobra, jak to się grało? Tak, po tej stronie mamy światło, po tej mamy stronie światło. Pierwsza noc oczywiście jest najłatwiejsza, bo jakby tutaj nie będą nas tak bardzo animatroniki atakowały, ale piąta noc już jest giga ciężka. I też ta szósta noc prawdopodobnie właśnie pojawi się w takim bonusowym odcinku, ponieważ chciałbym tą szóstą noc zrobić sobie tak osobno, bo ona jest jeszcze trudniejsza, więc jakby nie sądzę, żebym dał radę w jednym to ogarnąć, więc dzisiaj przechodzimy 5 podstawowych nocy, czyli takich klasycznych nocy z FNAF-a. Dobra, obserwujmy scenę, muszę jakby tutaj wejść w rytm, z tego co pamiętam, tak, trzeba było patrzeć, klikać kamery, pyk, pyk. Okej, wszystko dobrze nam działa. Oczywiście jeżeli macie dwa monitory, też ciekawostka, to myszka wam wyjeżdża poza ekran na drugi monitor, bo też troszkę tak to dziwnie działa, że ten FNAF już jest, no, z 2014 roku, więc to już prawie 10 lat ten FNAF tutaj istnieje, więc jakby nie ma co się dziwić, że tutaj nie ma takiego wsparcia, że wiecie, full ekran, full screen i tak dalej, tylko macie tak jakby windowed mode, przez co ta myszka wyjeżdża, ale wykombinowałem sobie, że w ustawieniach Windowsa dałem sobie mój monitor, który mam po lewej stronie, dałem go sobie jakby na górę, więc wyjeżdżam poza ekran myszką, ale tylko gdy skieruję ją na górę, więc jeżeli macie dwa monitory, to jest pro tip, dzięki czemu można się bardzo fajnie tutaj i szybko obracać. Na razie mój skill jest na poziomie 0, więc mam nadzieję, że do tej piątej nocy nauczę się grać i nauczę się jakoś tutaj refleksem bardzo dobrze manewrować, bo no powiem wam tak, może być ciężko, może być ciężko. Przypuszczam, że około nocy trzeciej mogę się wywalić, ale jakby nigdy nie wiadomo. Zobaczmy sobie w ogóle inne kamery, bo ja tutaj tak dawno nie grałem, że nie pamiętam. Dobra, tu mamy scenę, tu mamy oczywiście to, tu bodajże jest kuchnia, tu nie mamy dostępu. Tu mamy, okej, łazienki, pięknie. East Hall, czyli tuż przy biurku, okej. Tu mamy Freddy'ego, tutaj też oczywiście kamera. Tu mamy, tak, backstage, okej, dobra, wszystko już pamiętam. Z tego co tak, 1A trzeba patrzeć i 1C, żeby nas Foxy nie zatrzymał. Z pierwsza noc i jak Chucken mnie uczył grać we FNAF-a kiedyś, to pamiętam, że zawsze mówił, że animatroniki mocniej się aktywują o trzeciej w nocy i mi to tak siedzi w głowie, że ja do tej pory to po prostu pamiętam, więc na razie mamy pierwszą AM, nic się nie dzieje, na spokojnie możemy sobie siedzieć, wy w tym czasie możecie na przykład zostawić mi łapkę w górę dla zasięgu, byłoby fajnie, bo ostatnio te zasięgi troszeczkę podupadły, więc byłoby miło po prostu, gdybyście tę łapę w górę zostawili. No i oczywiście, jeżeli dużo wbijecie, no to jutro być może pojawi się dla was FNAF-owa niespodzianka, taką tutaj planuję, więc zobaczymy, jak mi pójdzie. Też jakby powiedziałem, że dzisiaj jest 27 października, głównie dlatego, że jakby jest szansa, że nie uda mi się przejść 5 nocy. Dzisiaj ten odcinek pojawi się jutro, czyli 28. Ale postaram się, aby tak nie było. Postaram się, aby tak nie było. Jest 14.23, jak to nagrywam. Jeżeli widzicie ten odcinek i jest piątek, to znaczy, że udało mi się nagrać i to znaczy, że odcinek się dzisiaj pojawił pewnie koło 18, tak przypuszczam, bo nie wiem, czy dam radę za pierwszym razem wszystkie noce przejść i być może będę musiał troszeczkę czasu mieć, więc jakby tak to mniej więcej wygląda. Okej, na razie spoko, druga AM. Pierwsza noc to jest, wiecie, taki chillera totalna, nostalgia, 70% baterii, nic na razie się nie dzieje. W ogóle animatroniki wszystkie są na scenie, więc
prawdopodobnie one się dopiero aktywują. Właśnie, pierwszej nocy chyba też Foxy nie atakuje, z tego co się orientuję. On jest chyba od drugiej nocy? Jakoś tak, albo od... Już nie pamiętam, jak mnie to Chucken kiedyś uczył, czy Foxy pojawia się o trzeciej w nocy, czy może trzeciej nocy się dopiero pojawia. To mi gdzieś umknęło, więc dobrze będzie sobie to wszystko odświeżyć. I też jakby całą serię sobie odświeżamy głównie dlatego, ponieważ wychodzi Help Wanted 2. I ja te Help Wanted 2 na 100% będę ogrywał. Macie 100% pewności, że taka seria się pojawi na kanale. Okej, nie mam dostępu do kamer. To mi zablokowało dostęp do kamer, co się dzieje? Zdrugajem dopiero. Ja mam 62% mocy, o wow, o wow, dobra, Foxy jest. Boniacz nam zniknął, dobra, to już musimy troszeczkę przyspieszyć. Chica i Fred jest, więc tak naprawdę nie muszę sprawdzać, prawych drzwi, bo skoro Chica i Freddy są na scenie, to na 99% po prawej stronie się nie pojawią. To jest jakby sobie tutaj na głos spróbuję rozkminiać, żeby przypadkiem się nie walnąć gdzieś. Foxy'ego chyba też można spowalniać, albo Freddy'ego, widzicie, ja do końca nie pamiętam. Było tak chyba, że Freddy'ego trzeba było pilnować, żeby on się nie ruszył ze sceny, bo jeżeli Freddy pojawi nam się w prawych drzwiach, no to mamy papa i nie możemy tych drzwi bodajże już zamknąć, więc to już jest jakby przegrane. Ale pierwsza noc nie wydaje mi się, żeby aż tak źle nam tutaj poszło. O kurczę, Chica zniknęła, dobra. Słyszę już muzykę. Też jakby pierwszej nocy dużo gadam, ale kolejnych nocy jakby będę na pewno mniej mówił, bo też trzeba tutaj bardzo na słuch iść, a jak się gada, to się mniej słyszy. Tak to mniej więcej działa. Dobra, nie ma Boniacza i nie ma Chiki, więc trzeba tutaj obowiązkowo sprawdzać. Chica prawdopodobnie siedzi w kuchni albo gdzieś próbuje mnie tutaj dorwać. Dobra, najważniejsze, żeby Freddy'ego spowalniać. Pyk, pyk. Na Foxy'ego też trzeba raz na jakiś czas spojrzeć, bo ten cwaniak, no chyba nie, dzisiaj jest out of order, więc chyba dzisiaj Foxy'ego chyba nie będzie. Dobra, cisza, cisza, dobra, jest 3 AM, 50% baterii, więc pierwszą noc na pewno zrobimy. Boję się, że polegnę po prostu i że nie dam rady. Dobra, pyk. Freddy jest? Jest, dobra, nice, okej, okay. Całkiem dobrze idzie. Jak na sam początek uważam, że jest dobrze, na wszelki wypadek. Na szczęście tutaj, puknijmy Freddy'ego w nosek, pyk, pięknie. Okej, okay, Freddy cały czas jest. Chica, nie ma jej tutaj. Foxy chyba się pierwszej nocy nie pojawia, takie mam tutaj dziwne przeczucie. Okej, okay, dobra, jest git, 4 AM, zaraz się ta zmiana skończy i drugiej nocy już się zacznie prawdziwa zabawa. Wtedy już będzie o wiele, wiele trudniej i już będzie stresik, tylko wydaje mi się, że jest chyba szansa na to, że pierwszej nocy kompletnie nikt nie przyjdzie. Jest na to szansa, ale też jakby trzeba wziąć pod uwagę to, że ja cały czas sceny pilnowałem, więc też jakby Freddy jest spowolniony i też jakby tutaj jakby spowolniłem go, więc mniejsza szansa na to, że... O, Boniacz, siema, co tam? Się patrzy w kamerę, jak gdyby nigdy nic, co nie? Dobra, 4 AM, nice. Prawie 5, więc już dużo nam nie zostało. Każda noc chyba trwa 6 minut? Jakoś tak, nie czytałem tego dokładnie i też nie pamiętam, jak mnie Chucken uczył, ale chyba każda noc trwa 6 minut albo 8? Jakoś w tym przedziale, albo 5 minut? Nie no, w sumie 5 minut to było za krótko, chyba 6 minut trwa jedna noc. Takie mam tutaj przeczucie, dobra, Freddy jest na scenie, więc nice. O, czemu Freddy, dobra, spojrzał się w moim kierunku, dobra, czy Chica? Nie ma Chiki. Okej, okay, 38, jest kiepsko, ponieważ jest noc pierwsza, a ja mam 37% baterii. To oznacza tylko jedno, że nadużywam światła. Pyk. Dobra, oczywiście też jakby jak pojawi się FNAF 2, którego całego też planuję przejść, tam już będzie łatwiej, bo nie wiem czy wiecie, ale to powiem wam ciekawostkę. Moja ulubiona część ze wszystkich FNAF-ów to właśnie FNAF 2. Wiem, że się może to wydać dziwne i pewnie wielu z was myślało, że jest to właśnie Security Breach, ale nie, FNAF 2 jest dla mnie jakiś taki... Bardzo lubię FNAF 2 po prostu, więc jakby FNAF-ik 2 uważam, że jest najfajniejszy. Okej, tu nic się nie dzieje, tu też się nic nie dzieje. Też się nic nie dzieje, dobra, czy Freddy jest? Jest na scenie, dobra, Foxy'ego raczej nie ma. Czy pojawi mi się tutaj jakiś animatronik dzisiaj? Czy będę miał szczęście i aż do 5 nocy żaden nie będzie próbował mnie tutaj zaatakować? Jest na to szansa. Też ciekawą taktykę miałem, jak nie umiałem grać, to też robiłem tak, że jak już była 5 AM, to zamykałem jedne i drugie drzwi i siedziałem po prostu, jak miałem dużo procent baterii. I to działało, okej. Okay. Mamy kolegę, który nas tutaj pięknie odwiedził, panie Boniaczu. No, nieładnie mnie tutaj tak w ten sposób traktować pierwszej nocy. Ja tutaj tylko chcę zarobić sobie
parę dolarków jako stróż nocny. Dobra, cały czas tam siedzisz, okej. Też mamy zużycie troszeczkę z tego co widzę, procent baterii, więc no nie za ciekawie, nie za ciekawie. Piąta jem, dobra, prawdopodobnie już mogę teraz zrobić tak i po prostu siedzieć w biurze i ta noc pierwsza prawdopodobnie bardzo szybko się skończy. Noc druga już nie będzie taka łatwa, więc musimy być na to gotowi. A ty dalej tu stoisz? Co jest grane? Okej, to jest dziwne, dobra, otwórzmy sobie te drzwi. 5 AM, no niech się już kończy ta noc. Ile ona będzie trwała, co jest? Dobra, światło. Cały czas tam stoi. O, jest, mamy. Przetrwałem pierwszą noc. Udało się, 6 AM. Zarobiliśmy ile? Prawdopodobnie 120 dolarów za tę pierwszą noc? Jakoś chyba... Tak, noc druga, od razu się rozpoczęła, ale tutaj zrobimy sobie małą przerwę, ponieważ moje gardło po prostu nie dało rady, więc wybaczcie mi, ale dużo gadałem tej pierwszej nocy, więc musiałem sobie zrobić mini, że tak powiem, przerwę i troszeczkę pokasłać, napić się herbaty i tak dalej. Dobra, noc druga oczywiście jest już trudniejsza, więc tutaj już musimy się bardziej skupić. Ja sobie dam grę troszeczkę głośniej, żeby mieć pewność tutaj, że nikt mnie nie zaskoczy, na przykład biegnący Foxy totalnie randomowo. Hello, hello, dobra, mute call, jakby ciebie nie musimy, Fonga, już słuchać. Wszystko wiemy, najważniejsze jest to, żeby tę noc drugą tutaj przetrwać. W ogóle widzowie, jeżeli będziecie na filmie FNAF-a, który jest dzisiaj jest premiera, możecie napisać swoją opinię, czy się wam podobało, czy też nie. Bo ja jeszcze na filmie nie byłem, co ciekawe, co już powiedziałem wcześniej, ale widziałem recenzje, w sensie recenzje filmu są bardzo, bardzo słabe. I jakby jestem ciekaw, czy po prostu krytycy filmowi tak działają, że po prostu ocenili, że kiepski film nie nadaje się, czy może faktycznie jest kiepski, więc jestem ciekaw waszej opinii. Jeżeli ktoś był, to proszę bez spoilerów po prostu napisać, że podobało mi się, oceniam na przykład 6/10, tak? Bo jestem ciekaw właśnie waszej opinii, czy się wam podobało, czy też nie. Tak więc no, tak to wygląda. Ja prawdopodobnie na film FNAF-a pójdę w niedzielę, czyli 30 października. Jak już będę 100% zdrowy, to sobie pójdę na spokojnie i sobie normalnie tutaj film FNAF-a obejrzę, czyli 5 koszmarnych nocy. Dobra, kamery. Boniacz zniknął nam. Foxy'ego nie ma, dobra, pyk, pyk. Troszkę mam za duży jakby czułość myszki, przez co wydaje mi się, że nie trafiam do końca tam, gdzie bym chciał. Dobra, stage, dobra, pyk, pyk, światło. Chyba cały czas wystarczy, że będę robił to samo, czyli obserwował tutaj i tutaj. I cyk, cyk, dobra, pyk, dobra, już powoli widzicie, moje ruchy są troszeczkę szybsze. Już jakby tutaj troszeczkę szybciej działam, więc chyba nie będzie aż tak źle, tak mi się wydaje, dobra, pyk, pyk, okej. Raczej powinien trzymać się bardziej tego stage'a, czyli robić tak, tak, lewo. O Jezu, to było kiepskie, lewo, prawo, pyk, pyk, dobra, i ten sposób działać, co nie, muszę się nauczyć tego ruchu na kolejne noce, które, no wiecie, będą zdecydowanie trudniejsze. I też chyba nie muszę robić tego tak szybko, żeby też baterii oszczędzić, czyli lewo, prawo, albo prawo, lewo, pyk, pyk, oj, coś słyszałem, co to było? O nie, to chyba... Oj, 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 dobra, nie podoba mi się to, Chica i Boniacz zniknęli. Mógłbym też obserwować inne kamery, ale jakby... No wiadomo, tak, ty sobie tu oczywiście stoisz, bo jak żeby inaczej. Dobra, tu jest bodajże Chica? Tak, tu jest Chica, okej, okay, pyk, pyk. Zapalmy, zapalmy. Boję się Foxy'ego, bo on zżera energię. I też co ciekawe, on zżera energię na zasadzie, że za każdym razem jak przybiegnie, to chyba zabiera więcej energii, ale nie mam co do tego pewności, więc jakby możecie mi dać znać, czy ja dobrze myślę, czy też nie. Dobra, odpalmy sobie to, pyk, pyk, nice. Bardzo dobrze, da, bardzo... To jest dopiero pierwsza AM? O wow, o wow, dobra, pierwsza AM jest dopiero. Okej, okay, mamy kłopoty, mamy kłopoty. Druga AM, okej, okay, już zaczyna się pojawiać stresik. Widzicie, to jest dopiero noc druga, a ja już się stresuję. Dobra, cyk, nice, teraz zróbmy tak, tak, pięknie, światło, światło. Idzie całkiem dobrze, całkiem, no, muszę przyznać, że tutaj chyba nie powinienem narzekać. Freddy'ego cały czas trzymamy na scenie, bo... Wiadomo jak to z nim jest, jak tylko już pójdzie, to może mi zablokować drzwi. Też trzeba liczyć, ile razy Freddy się zaśmiał. Jak się zaśmieje chyba 2 czy 3 razy, to znaczy, że już jest blisko i trzeba zamknąć drzwi. Ja jeszcze tego nie ogarniam, więc boję się, że dalszych nocy, jak Freddy mi ucieknie ze sceny, to będą małe problemy, a tego byśmy raczej nie chcieli. Dobra, 65% baterii. Spokojnie, 64, pyk, pyk, dobra.
Freddy jest, Foxy się nie rusza. Chyba Foxy faktycznie pojawia się nocy trzeciej dopiero. Takie mam przeczucie. Albo mam farta, wy już na pewno mnie tutaj ocenicie oczywiście w komentarzach. Mam nadzieję, że będzie dużo komentarzy, bo to jednak rozpoczęliśmy potężną serię z przechodzenia wszystkich FNAF-ów. To już nie ma żartów. Jak już ja coś takiego robię, no to macie go zagwarantowane, że wszystkie FNAF-y się pojawią. Aż do Help Wanted 2, na które bardzo czekamy. Siema, nara, dobra, pyk, tak, chcemy tak, dobra, nice. Oczywiście cały czas to jesteś, musimy pilnować tylko tych drzwi. Freddy jest na scenie, jest, nice, dobra, na spokojnie. Dobra, czy jesteś tu jeszcze? Jesteś, okej, nie chciałbym się pomylić i przez przypadek ci tutaj boniaczy otworzyć. Bo to byłoby troszkę li... Dobra, słyszę jakieś tu ptanie. Nie podoba mi się to, 54% baterii. Okej, prawdopodobnie zaraz mi tutaj chica wleci. Trzecia noc, znaczy trzecia AM, już mi się to myli. Ja, ojej, dobra, tu już jest duży stres. Jak ja już nie potrafię się wysłowić, to znaczy, że stresik już jest naprawdę duży. Lewo, prawo, nice. I teraz tak, pyk. Okej, muszę się nauczyć tego ruchu. Chociaż czułość myszki mógłbym sobie troszeczkę zmniejszyć, bo mam wrażenie, że ta czułość jest troszeczkę za duża, ale powoli się do niej przyzwyczajam. Więc jakby powinienem dać radę, jakby na pewno noc drugą zrobimy, to jest pewne, bo nie ma jeszcze Foxiego, który jest giga utrudnieniem. I też jakby to jest trochę losowe, też trzeba to wziąć pod uwagę, że czasem pojawia się więcej animatroników, czasem mniej, czasem totalnie się nie pojawiają, więc jakby to wszystko jest... AI, siema chica. Dobra, czy dobrze zrobiłem? Dobrze zrobiłem, że zamknąłem drzwi, prawda? Tak, bo ona tutaj działa w ten sposób, tak. Bo na przykład w Help Wanted, jak na VR-ze gramy, to ona się pojawia w drzwiach, z tego co wiem. A jak się tu pojawia, to raczej nam krzywdy jakiejś większej nie robi. Chyba, że mogę mieć otwarte drzwi, kiedy ona jest tutaj. Pewności nie mam, widzicie? Jakby tutaj nie grałem chyba ze 3 lata, dlatego nie pamiętam, jak to wyglądało. A może ona się tu pojawiała? Tak, chyba tu się pojawiała, jednak tu. Tak, bo ona przechodziła między drzwi, jak przechodziła obok drzwi, to chyba... No to jest chyba żart, co się dzieje? Nie. Oh my god, dobra, mamy podwójne kłopoty, ale przynajmniej Freddy jest na scenie, więc git. Nice. No, mamy kłopoty. Czwarta AM, mamy 34% baterii. Czy możesz sobie... Dziękuję, bardzo pięknie. Foxy out of order, czyli prawdopodobnie trzeciej nocy się pojawi. Czysto. Okej, dobra, git. Freddy na scenie, jest na scenie. Też w ogóle jak Freddy zejdzie ze sceny, to chyba musimy go pilnować też na innych kamerach. I jak patrzymy na niego, to też go to spowalnia. Tak mi się wydaje. Więc dobra, spójrzmy na kamerę. Freddy jest na scenie, nice. Może też jest tak, że Freddy na przykład trzeciej nocy dopiero schodzi ze sceny. Nie mam pewności co do tego, wy na pewno mi tutaj w komentarzach napiszecie. Minusem na pewno dla was jest to, że ja będę przechodził jakby wszystkie 5 nocy naraz, więc podpowiedzi nie możecie pisać, takich jakby co mogę poprawić, co mogę zrobić lepiej. Będę musiał sam kombinować, dlatego będzie tutaj dla mnie troszeczkę takie wyzwanie, którego się podejmuję. Dobra. 24% mamy czwartą AM. Ja chyba kiedyś sobie tak liczyłem, że jak mamy powyżej 25% i jest piąta AM, to na 100% przeżyjemy. Tak mi się tutaj jakoś wydaje, dobra, jesteś. Hello, nasz Foxy się pojawił, siema. Oj, nie podoba mi się to, mamy 20%, 4 AM. No, przydałoby się już, 5 AM, 19%, dobra, otwieramy. Okej, na spokojnie, Freddy, Foxy już się tutaj pojawia. Boję się, że go nie usłyszę, dam sobie jeszcze głośniej grę. Jak będzie jumpscare, to będzie potężny jumpscare. Okej, 16%, to jest dopiero noc druga, o wow, musimy oszczędzać baterię, muszę znaleźć jakąś lepszą nową taktykę, która pozwoli mi zaoszczędzić trochę więcej baterii, bo 15% nocy drugiej, gdzie Foxy mnie jeszcze ani razu nie zaatakował, no ewidentnie to nie wróży nic dobrego. Dobra, noc druga, 13%, ulala, dobra, może być cienko. Dobra, nie ma chiki, nie ma boniacza, nice, popatrzymy na Freddy'ego. Okej, noc druga, 12%, ulala. Okej, nice. To już było troszeczkę niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne, dobra, jest Foxy. Raczej jak jest boniacz, to Foxy chyba nie może przybiec. 9%. Niedobrze, bardzo niedobrze. Cyk, dobra, Foxy jest tu, nice. Okej. Czy Freddy się ruszył? Nie ruszył się ze sceny, nawet o milimetr, pięknie, dobra. Spokojnie, noc druga, 5% baterii. 5%, no, 5%, to zdecydowanie
Zdecydowanie za mało. Jakby teraz mnie Foxy zaatakował przy 3%, to byłyby kłopoty. 3%. Nic. Oh my god. 2%. Ja 2% zrobiłem to na 2%. Oh my god. Dobra. I wyobraźcie sobie, że to dopiero była noc druga, a co dopiero przed nami jeszcze trzecia, czwarta i piąta, tak więc no może być dość ciekawie. Noc trzecia, czyli tak zwana noc, której żarty się już skończyły. Tu już nie ma żartów. Tutaj albo ja wygram, albo animatroniki. Nie ma innej opcji. Więc tak, na spokojnie sprawdzamy sobie. Oczywiście pierwsze co to tak, kamery. Obserwujemy tutaj sobie scenę. Na razie Fongaja możemy wyciszyć. Proszę. Ja wiem, że to jest trzecia noc, wiem, że chcesz mi tutaj dać instrukcję, ale jakby... No już? Hello, hello? Okej, okay, dobra. Hello, hello! Dobra, okej, okay, scena jest, światło. Jeżeli będziemy mieli złe RNG, to może być tak, że Foxy nas będzie atakował jak szalony. Czego bym totalnie nie chciał, on już się patrzy, no świetnie, idealnie po prostu. Na spokojnie, na początku nic się nie dzieje i pamiętam, że miałem jakąś taką taktykę, że bardzo mało używałem tutaj światła, bo w sumie logiczne, jak są wszystkie animatroniki na tym, to można po prostu przełączać się między kamerami i nie trzeba jakby sprawdzać światła, bo logiczne jest to przecież, że skoro są na scenie, to nie pojawią mi się przy drzwiach, więc jakby wystarczy, że będę... O, Chiki już nie ma. no tak, wystarczy, że będę robił w ten sposób. Dobra, skoro boniacz jest, to nie muszę patrzeć jakby na prawe drzwi. Wystarczy, że w ten sposób będę robił. I nie mogę panikować, bo... Uspokójmy się. Dobra, uspokoiłem się. Nie mogę panikować, bo panikowanie jest najgorsze w tej grze. I też jakby jak otwieramy tutaj kamery, to też nam to zużywa baterii. Więc musimy tak wyczuć, pochillować sobie chwilkę. Nie ma Chiki, okej, sprawdziłem. Sprawdzić kamery, poczekać sobie z 5-6 sekund. Ja pamiętam, że kiedyś też robiłem taką taktykę na liczenie tak zwane, że sobie liczyłem tutaj. Chika? Nie ma, dobra, spokojnie. Jakby mogę też na inne kamery spojrzeć, ale to zużywa energii, więc myślę, że nie warto. Pierwsza AM. Jest bardzo spokojnie. Dobra, show stage, boniacz się nie ruszył. Bardzo dobrze, cieszy mnie to niezmiernie. Na wszelki wypadek co jakiś czas sprawdźmy sobie, czy ta Chika nas tutaj nie próbuje zaatakować, albo na przykład Foxy. Dobra, nice. Okej, okay, spokojnie. To jest tylko noc trzecia, później już będzie tylko gorzej, więc jakby może być tylko gorzej. No tak, dobra, 1C, Foxy jest, boniacz jest, Freddy jest, wszystko się zgadza. Pięknie, Chika? Nie macie, dobra. Mógłbym sprawdzić na innych kamerach, czy Chika... Nie wiem, czemu sprawdziłem tę kamerę. Czy Chika jest, ale jakby... To zbyt ryzykowne, bo to zużyje mi zbyt dużo energii. 80% pierwsza AM. No, powiem tak, nie wygląda to za dobrze. Policzmy sobie. Raz, tutaj dwa, pyk, 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 trzy, cztery, pięć. Dobra, nie ma Chiki, nice. Scena jest czysta, Foxy oczywiście się patrzy. On może w każdej chwili przybiec. Też nie wiem, czy jest jakiś kolejny stadium, że on jeszcze bardziej się wychyla tutaj. Bo jeżeli się bardziej wychyla, no to mogą być problemy. Tego byśmy nie chcieli. Dobra, na spokojnie. Chiki nie ma, nice. Tu już musi wejść większe skupienie. Foxy jest, okej. Okay. Trzecia, pierwsza AM. 74% baterii. Nie za dobrze, nie za dobrze. Spokojnie, 1C, Foxy jest, nice. Nie wiem, czemu to sprawdziłem, skoro nie musiałem. Poczekajmy sobie chwilę, co nie, tutaj wiecie, noc sobie mija, my sobie chillujemy w biurze, jak gdyby nigdy nic. Wszystko jest jak najbardziej pod kontrolą. Chiki nie ma, okej, okay, spoko, spoko. Weźmy sobie tutaj... Nice. O, boniacz zniknął, boniacz zniknął, boniacz alert. Będziemy musieli, tak, pilnować jednych i drugich drzwi teraz już. Oj, oj, oj. Dobra, Foxy cały czas tam jest. W ogóle Foxy mnie ani razu nie zaatakował, więc cieszy mnie to, ale coś czuję, że Foxy... On czeka na tę noc... Na tę noc piątą, żeby mnie tutaj troszeczkę przeatakować. Freddy już się patrzy, więc niedobrze. Chika? No ona tu będzie całkiem długo, więc... Dobra, teraz na jakiś czas warto tego Freddy'ego tutaj sobie sprawdzić. Też ja bardzo dużo energii zużywam i jestem tego świadom. Dobra, nie ma Chiki, otwieramy. Nice. Nie ma boniacza, nice. Pyk, pyk, okej, spoko. Freddy nie ruszył się ze sceny, to mnie najbardziej cieszy, bo jeżeli Freddy ruszy się ze sceny, no to już trzeba będzie tutaj na poważnie uważać. Okej, pyk, pyk, nice. Pyk, pyk, nice. Pyk, pyk, nie, czemu to po dwa razy sprawdzam. Dobra, okej, okej, jest druga AM. Jeżeli będzie trzecia AM i jeżeli będziemy mieli 50% baterii, to prawdopodobnie się uda ukończyć. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie. Nigdy nie wiadomo.
co się może wydarzyć, bo może być tak, że Foxy nas zaatakuje, boniacz i mamy papa, co nie, bo będziemy mieli duży spadek energii. Okej, okay, nic nie ma, poczekajmy sobie. Czy ja słyszę jakieś dźwięki? Dobra, Foxy jest, git. Spokojnie. Okej, okay. Chyba jest. Słyszę tu ptanie jakieś dziwne. Freddy na scenie, w ogóle Freddy ze sceny się nie rusza, ale to mnie jakby, nie żeby coś, to mnie cieszy jak najbardziej. Bo jakby Freddy ruszył się ze sceny, to mielibyśmy większe kłopoty. Foxy też nie za bardzo, nice. Okej, okay, spoko, pilnuję wszystkiego tutaj. Na spokojnie, pyk, okej, okay, nice, pięknie, idzie to całkiem nieźle, powiem szczerze. Nie narzekam. 50%, a my mamy, okej, okay. A my mamy już trzecią AM, prawie czwartą, więc idzie lepiej niż bym chciał. Naprawdę, lepiej niż bym chciał, ale... Oh my god, Foxy już jest w trzecim stadium. Dobra, on zaraz będzie biegł. Tak, on zaraz będzie biegł, ja już to czuję. Okej? Okay. On zaraz będzie biegł. Dobra, cisza. Siema Foxy. On zaraz będzie biegł. Okej, okay. Spoko. Foxy, no biegnij już. Na co czekasz? Stresujesz mnie tym. Jaki stresik mam, co jest grę? To jest 4 AM, idealnie jak się spojrzałem, to wybiła 4 AM. Dobra. Okej, okay. Cisza. No czemu Foxy nie atakuje? Co się dzieje? On już powinien dawno przybiec i tutaj przytuptać. A tu co? Boniarz tu stoi sobie. O, wow. Dobra, to mamy niezłe kłopoty. Okej, spokojnie. Nie wiem, czy moje serce to wytrzyma, te napięcie. Ale spróbujemy to zrobić. Dobra, nice. 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 Na spokojnie. Foxy chyba nie ma zamiaru zaatakować. Dziwne, bardzo dziwne. Wydaje mi się, że jak już jest w tym stadium, że on już tam stoi, to powinno być jakieś 10 sekund i powinien zaatakować. Tak to zapamiętałem, jak kiedyś grałem, co nie? Dobra, pyk. Okej, okay, nice. Cisza. Cisza. Okej, okay. Freddy się już na nas patrzy, niedobrze. Hello. Do widzenia. Żegnamy panią. Foxy, nie atakuj. Nie teraz, ja mam 33% baterii. Dobra. 33%. Oh my god, night 3. Noc trzecia. Ej, to byłoby niezłe, jakbym przeszedł całego FNAF-a 1 i nie dostał ani jednego jumpscare'a. To by było piękne, to by było po prostu piękne, dobra. Chiki już nie ma. 30% mamy, oj, nie za dużo. Coś czuję, że albo to przejdę na styk, albo się gdzieś jakoś głupio wywalę. Na przykład na Foxim, który przybiegnie totalnie randomowo, dobra. Jest cisza, Freddy jest, okej, okay, poczekajmy sobie. Raz, dwa, trzy. Cisza. Raz, dwa, trzy. Cisza. Będę to robić bardziej na spokojnie, bo ja zbyt chaotycznie to robię, przez co zużywam bardzo dużo baterii. 5 AM! Ej, idzie mi... Lepiej mi poszło niż ostatnim razem, mam 25%. Okej, okay. Zainwestowałem ewidentnie punkty moich super talentów w oszczędzanie baterii. 5 AM i mamy 24%. Nice! W teorii mógłbym zamknąć jedne i drugie drzwi i po prostu czekać, ale tego nie zrobię. Ja tego nie zrobię. Ja będę po prostu dzielnie sprawdzał kamery i wbijał skilla. Siema Foxy. Foxy. Jezu, ten Foxy mnie stresuje już od której? Od 3 AM tutaj stoi. Od 3 AM stoi w tym miejscu. I nie ma zamiaru się ruszyć. Co jest grane? Też właśnie prawdopodobnie wam pikseluje bardzo moją kamerkę, ale tak niestety to we FNAF-ie 1 działa, że troszeczkę tutaj ten bitrate się psuje przy włączaniu kamery i nic na to nie poradzimy. Tak niestety musi być, więc jakby musicie to przeżyć. We FNAF-ie 2 chyba już powinno być w teorii lepiej. Dobra, mamy 17%, wow. Ale mamy tutaj niezłego farta, powiem wam szczerze. Bardzo dobrze, światło jest, nice. Światło jest, okej, ty cały czas sobie tutaj stoisz. Prawdopodobnie za chwilę wybije nam pięknie godzina 6 i zrobimy trzecią noc. I to, mamy to, trzecia noc, udało się widzowie. 6 AM. Okej, okay, tu już był stresik, tu już był mały stresik, ale niestety czeka nas teraz
Właśnie, noc czwarta. Boję się tej nocy, to może być coś naprawdę już ciężkiego, tak więc od razu tak, scena Foxy, nice. Okej, okay, i na spokojnie, na razie nie sprawdzam drzwi, ponieważ skoro wszystkie animatroniki są na scenie, to oznacza tylko, już nie ma Chiki? Okej, okay, ta noc czwarta, coś czuję, że będzie dla nas kiepska, bardzo kiepska. Okej, okay, pyk, tak, musimy sprawdzać Chikę, czyli tylko tą kamerę. Na spokojnie, są animatroniki, są, pyk, pyk, dobra, nice. Okej, okay, na szczęście, Freddy, przynieś mi szczęście. Dzięki Freddy. Okej, okay. 94%, bardzo mi się to nie podoba, że już od razu w sekundkę, co nie? Ledwie się noc zaczęła, pyk, Chika już od razu się odpaliła i sobie poszła gdzieś tam pewnie jakąś pizzę do kuchni zjeść. Więc jakby, możemy mieć pewne problemy, ale... Chyba Foxy się nie będzie aktywował tak szybko. Może takie RNG mi wleci. Też byłoby bardzo spoko, bo no musimy oszczędzać baterii, nie ma co. Dobra, na spokojnie, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Cisza, okej, okay. 12 AM, bardzo oszczędnie dzisiaj z Boniacz, gdzie ty jesteś? Oh my god, jest 12 AM. 12 AM. Naprawdę, jest 12 AM, a one już się odpaliły. Coś czuję, że noc czwarta mnie zweryfikuje, co nie? Zostanę nocy czwartej bardzo boleśnie zweryfikowany. Albo mam skilla, albo nie mam skilla do nocy piątej, żeby się przygotować. Takie mamy tutaj dwie możliwości. Przynajmniej Foxy siedzi cicho, więc jakby... Chociaż to mnie cieszy. Pyk, dobra, spokojnie. 1 AM, okej, okay, spokojnie. Jest git. Najważniejsze, żeby Freddy'ego trzymać, bo jego się najbardziej obawiam, bo on nam może zamknąć drzwi. Jeszcze jak jest Boniacz, Foxy czy Chika, nie obawiam się, bo jakby ich się da skontrolować. Natomiast Freddy, jeżeli źle zrobimy, to Freddy przyjdzie i nie możemy zamknąć drzwi, no i koniec, to nie przegraliśmy. Więc jakby Freddy'ego trzeba bardzo, 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 bardzo pilnować i taki jest mój cel. Ale póki co, na spokojnie, siedzimy sobie tutaj w naszym cudownym biurze. Pyk, nice. I próbujemy się obronić przed niebezpiecznymi... O, Foxy się już patrzy, dobra, dobra. To jest jego pierwsze stadium, to już jakby wiem. Właściwie to drugie, bo pierwsze to on jest w środku. Drugie to jest, kiedy się tak wychyla. Trzecie to już jest, kiedy patrzy. No a czwarte, no to jak już biegnie. To już wtedy tylko możemy zamknąć drzwi i stracić troszeczkę energii. Więc jakby coś za coś. Dobra, Freddy jest, okej, okay, nice. Dobra, oszczędnie baterię. Bardzo oszczędnie z baterią. Foxy, okej, okay. Chyba słyszałem... Tak, chyba słyszę Chikę w kuchni. Tak, tak, to musi być Chika w kuchni, jak nic. Okej, okay, Freddy jest na scenie, jest. Freddy'ego trzeba bardzo, bardzo, bardzo pilnować. Dlatego też to robię. Okej, okay. Oszczędnie baterię. Dobra, policzmy sobie do 5. Raz, dwa, trzy. Dobra, i tak spojrzałem, na Foxy'ego muszę, tak, tak. Okej, okay, Foxy jest git. Czekamy, po prostu czekamy. Siedzimy sobie, jak gdyby nigdy nic i czekamy. Dobra, poczekajmy z 5 sekund, raz, dwa, trzy, ja sobie tak lubię liczyć, bo to mi naprawdę, o wow, dobra. Tu już trzeba uważać, bo Foxy, dokładnie tak, Foxy się aktywował, oh my god, dobra, dobra, spokojnie, 69%, on na pewno przybiegnie tej nocy, ja jestem pewien. Chika jest w kuchni, to nie sprawdzam prawej strony, jak Chika jest w kuchni, to nie sprawdzam prawej strony. Chociaż może być w kuchni, to już może być blisko, w teorii. Dobra. Nie ma Boniacza, nice. A w ogóle, gdzie jest Boniacz? To jest dobre pytanie. Okej, okay, spokojnie. Światło. Światło, nice. Okej, okay, jest git, jest git, jest git. Okej, okay. jest okej. Co złego może się wydarzyć? Jest 2 AM, mamy 64%. No złego może się wydarzyć to, że Foxy przybiegnie. Dobra, cały czas pilnuję go, więc jakby spokojnie. Wszystko jest w miarę pod kontrolą. Okej, okay, Foxy dalej jest, Freddy też jest na scenie. Cisza. Cisza. No, chyba tutaj... Where Foxy? Nie ma go! Nie ma Foxy'ego, to jest kolejne stadium. Będzie biegł. Będzie biegł. A! Nie słyszałem jego tuptania. Nie, a, bo chyba nie ma tutaj tuptania Foxy'ego w tym FNAF-ie. Chyba nie ma tuptania, on jest...
Tu pytanie było chyba w Help Wanted. No nic, no dostałem pierwszego jumpscare'a od naszego ulubionego, ukochanego Foxy'ego. Jakże, jakby inny animatronik mógł mnie jumpscare'ować jako pierwszy, jak nie Foxy. Wydaje mi się, że tym razem mam troszeczkę gorsze RNG, bo mamy 12 AM i już z tego co widzę, dokładnie tak, nie mamy ani Boniacza, ani Chiki, czyli mamy podwójne kłopoty już na starcie, a wcześniej, jakby w poprzednim ranie, one jakby się wolniej aktywowały. Foxy też już, jak widzicie, się wychylił, więc to też nie wróży nic dobrego. Przynajmniej tego Freddy'ego trzymam cały czas na scenie, więc jakby chociaż taki plus tego wszystkiego. Pierwsza AM nie jest źle, ostatnio chyba dotrwałem do drugiej AM, więc jakby zobaczymy, jak mi pójdzie tym razem. Prawdopodobnie tym razem powinno mi się udać zwyciężyć. Taki przynajmniej jest mój plan i tak mi się przynajmniej wydaje, że tak się to uda zrobić. Zobaczymy, zobaczymy. Na szczęście oczywiście. Cześć Freddy, pięknie. I tak, sprawdzamy, cyk, nie ma, nie ma. Liczymy kilka sekund, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, Freddy jest na scenie, jest. Foxy jest jakby w tym swoim stadium jeszcze takim nieatakującym. Ale to się może bardzo szybko zmienić, bo wydaje mi się, że on tak trochę losowo działa, że niby jest tak, ale jak na niego nie popatrzymy, to on nagle się szybciej aktywuje i no i dostaniemy potężnego jumpscare'a. Dobra, na spokojnie, mogę poczekać sobie jakieś z 5 sekund. Sprawdźmy kamery, raz, dwa, trzy. Okej, cisza. Cisza, okej, na razie jest spoko. W sumie nawet tak na dobrą sprawę mógłbym do pierwszej w nocy w ogóle nie sprawdzać drzwi i tylko obserwować kamery. Dałoby radę, ale wydaje mi się, że ja bardziej działam troszeczkę na refleks. Czyli jak trzeba szybko coś zrobić, to jestem w stanie to bardzo szybko zrobić. Dobra, Foxy jest w swoim dobrym stadium, więc git. Idzie całkiem nieźle. Ale nie chcę. Słyszałem tupnięcie. Ale nie chcę zapeszyć, bo jakby wszystko może się wydarzyć. Dobra, Foxy jest w dobrym stadium. Podoba mi się to, bardzo mi się to podoba. Okej, tutaj cisza. Bo mamy drugą AM. Bardzo dobrze, 71% baterii. Tutaj też cisza. Freddy jest, Foxy jest, pyk. Okej, nice, nice, nice. I kolejne 10 sekund czekamy. Raz, dwa, trzy. No. I pyk, nie ma nic. I tutaj też nie ma nic, nice. Najgorsze jest to, że tego tuptania Foxy'ego nie słychać. I wydaje mi się, że właśnie jak to mówiłem, że chyba w Help Wanted było tuptanie Foxy'ego. Albo w jakimś innym FNAF-ie ja słyszałem te tuptanie. Bo wydaje mi się, że we FNAF-ie 1 tego po prostu nie było i trzeba było patrzeć na tego Foxy'ego i po prostu wyczuć, jak on będzie biegł. Bo jakoś tak, albo może mi się ten dźwięk nie załadował. Jest też taka opcja. Pewnie wy mi napiszecie w komentarzu, byłoby naprawdę bardzo miło, gdybyście to zrobili. Taktyczny Boniacz oczywiście się nam tu pojawił. Dobra, na spokojnie, mamy zamknięte, więc możemy raz na kilka sekund sprawdzić po prostu, czy coś nas tutaj złego nie próbuje zaatakować. Okej, nice, czekamy, Chiki nie ma, okej, nice. Poczekajmy chwilę. Dalej stoisz tutaj, oczywiście, oczywiście, i zużywasz mi moją baterię cenną. Dobra, Freddy, ciebie nie chcemy tutaj, żebyś tutaj nas atakował. Pięknie, noc czwarta, jest dobrze, jest noc czwarta, widzicie jak to szybko zleciało? Zaraz noc czwartą zrobimy, noc piąta i będziemy mieli to z głowy, będziemy mogli przejść do FNAF-a 2, który jest moim ulubionym, więc raczej tam będę się bawił giga dobrze, przynajmniej taki jest plan, no ale zobaczymy, tam jakby, tam już bardziej na refleks, tak? Tutaj trzeba myśleć, FNAF 2 jest bardziej na refleks też taka ciekawostka. Okej, światło, trzecia AM, 54%. W teorii tragedii nie ma, Foxy się w ogóle nie ruszył, co mi się podoba. Skoro Boniacz zaatakował przed chwilą, to raczej nie powinien się pojawić. Freddy jest, jest. Mógłbym zignorować totalnie Foxy'ego i skupić się bardziej na Freddym, co nie byłoby głupie. Światło, światło, nice. Pyk, pyk, dobra, okej, sprawdzone, sprawdzone. Uff, głęboki oddech. Spokojnie. Wszystko będzie git, oprócz tej Chiki, która tutaj przylazła. Fox jest w drugim stadium, niedobrze. Bardzo niedobrze, on może być w tym stadium chwilę, 10 sekund, albo może być jeszcze dłużej, albo i krócej, więc jakby ciężko to wyczuć. Trzecia AM, 46% baterii. Siema Foxy, okej, nice. Chika cały czas jest, jest i mi zużywa baterię. No, najgorzej, najgorzej. Okej, na razie git, nice, nice, nice. Pyk. Dalej cały czas tutaj jest. Oczywiście też muszę co jakiś czas sprawdzać, czy Boniacz nie atakuje, bo też jest taka możliwość. 41%, niedobrze. Cisza. Dalej tu stoisz, no idź już sobie, Chika, no. Ileż można. Słyszałem tupnięcie. Dalej jest Chika, oh my god. Foxy jest w dobrym stadium, nice. Boniacza nie ma, proszę niech już się zrobi ta czwarta AM. Błagam, mam poniżej 40% baterii. Dobra, Chika sobie poszła, otwórz, nice. 35%, o wow, o wow, dobra, Foxy jest git. Freddy jest na scenie, bardzo dobrze.
Spokojnie. 4 AM. Błagam. Znowu Chica. O, wow. O, wow. Dobra, Foxy git, Freddy git. Tylko boniacz, policzmy sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, git. Freddy, Foxy git. Nie ma już Chiki, ona już pewnie sobie dawno poszła. Mogłem zgasić to światło wcześniej, ale też jakby nie chciałem sprawdzać co sekundę, czy Chica atakuje, czy też nie. Okej, okay, dobra, nice. Już panicznie zaczynam sprawdzać wszystko, więc muszę się uspokoić. 28%, 4 AM. Dobra. Okej, okay, 4 AM, 27%. Foxy jest w dobrym stadium, nice. Poczekajmy chwilę. Nice, okej, okay. 5 AM, no niech już będzie ta 5 AM. Błagam, jak ten czas się dłuży. Jak ten czas się w tym biurze dłuży. Ja już chcę do domu, chcę już zakończyć tą zmianę. Dobra, cyk, cyk. Dobra, nice, okej, okay. Spokojnie, okej, okay. Już mi się w oczach troi, powiem wam szczerze. Od tych zmieniania tych kamer już mi się w oczach troi, 23%. Foxy jest, dobra, poczekajmy chwilę, do 20%. Okej, okay. Może tak nie aż do 20%, ale jakoś tak w przybliżeniu. Foxy jest, dobra, Foxy na razie nie próbuje zaatakować. 20% mamy, więc jest szansa, że Foxy się wkurzy i mnie teraz jumpscare'uje. 5 AM, 20%, okej, okay. Jest git, 19%. Nice, oczywiście 5 nocy one będą atakowały jeszcze częściej, więc powinienem jeszcze bardziej oszczędniej z baterią lecieć. Dobra. Freddy, wiecie co, nie będę obserwował Freddy'ego, bo wydaje mi się, że Freddy nie będzie w stanie, nawet jak zejdzie ze sceny, nie będzie w stanie tak szybko przybiec tutaj, jak jest z 5 AM, więc bardziej mi się opłaca obserwować Foxy'ego, a bardziej mi się opłaca zignorować Freddy'ego. To jest jakby myślenie na bieżąco. O, wow, dobra. Zgaś światło, zgaś. Dobra, 5 AM, ok, 14%. Foxy jest. Boże, nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się tego. Patrzyłem przecież przed chwilą. A, pewnie spojrzałem. On się pojawił i odpaliłem kamerę jakoś tak. Tym razem wydaje mi się, że mam bardzo dobre RNG, bo mamy boniacza na starcie oczywiście, bo czemu by nie, jest 4 AM i chyba jest całkiem dobrze. Foxy mnie raz zaatakował, ale się obroniłem, tak więc jakby całkiem spoko. Natomiast mamy 33% baterii, jest całkiem nieźle. Freddy jest oczywiście na scenie, Chica na wolności. Boniacz mnie tutaj zaatakował. Foxy jak już raz zaatakował, to teraz stał się bardziej... No właśnie, chciałem powiedzieć, że stał się bardziej spokojny, ale chyba nic z tego. Dobra, obserwujemy teraz tylko Foxy'ego, ignorujemy Freddy'ego, bo wydaje mi się, że Freddy nawet jak zejdzie ze sceny, to w 2 godziny raczej do mnie nie przyjdzie. Będę słuchał, ile razy się zaśmiał, więc jakby to może mi troszeczkę pomoże. Foxy będzie atakował po raz drugi, klasycznie. Jak już go tutaj nie ma, to jakby mam pewność, że on... Freddy'ego też nie ma, okej, okay. Nieciekawie, więc musimy słuchać, czy Freddy będzie, tutaj, oczywiście śmiał się, tak? Chyba to jest jakby śmiech Freddy'ego. Za którymś razem Foxy jeszcze nie za... O! Mamy to, ale mi zjechał, 5% mi zjechał. Dobra, otwieramy drzwi. Mamy 14% i 4 AM. Prawdopodobnie zaraz wybije 5 AM, ale co nie zmienia faktu, że musimy teraz patrzeć, na której kamerze jest Freddy? Na żadnej go nie ma, więc jakby 12% 5 AM. Albo się to uda, albo się to nie uda, więc jakby mamy 50 na 50, szczerze mówiąc. Ponieważ Freddy'ego wypuściłem niepotrzebnie, bardziej powinienem się chyba jednak na tym Freddym skupić, bo teraz czuję niepewność, ale nie słyszałem jego śmiechu ani razu. Więc jakby, jest szansa, że damy radę to zrobić. Tylko pytanie, czy zostanę zaatakowany przez Foxy'ego? Raczej nie. Aha, jeszcze mi kamery glitchujesz, świetnie. Dobra, 8%, 5 AM, 7%. Oh my god, to się nie uda, to się nie uda. Zgasną światła i albo to się uda na styk, albo w ogóle się nie uda. Słyszałem Freddy'ego jak się śmiał. Tylko który to był jego śmiech? Pierwszy, drugi, trzeci? Nie mam pojęcia. Chica jest tutaj, więc raczej nas nie zaatakuje. Nie mam co patrzeć, na boniacza jednak muszę patrzeć. 4%. Oh my god, 4%. No, to się źle skończy. Foxy nie atakuje, więc tylko zostaje mi lewa i prawa strona. Uda się, czy się nie uda? To jest pytanie. Okej, okay. Jest chyba spoko, 2%. Dawaj, dawaj, damy radę, to się musi udać. Później już tylko będzie 5 noc, ostatnia noc. Ostatnia noc. Come on, 1%. I come on, dawaj, 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 błagam, błagam. Jest!
Jest, nie wierzę w to! Oh my god, oj, te stare FNAFy i ten stresik. Okej, daliśmy radę, czwarta noc ukończona, została nam tylko noc piąta, ale potrzebuję napić się herbaty. Przed nami największe wyzwanie, czyli noc piąta, której się boję. Ponieważ noc piąta jest najtrudniejszą nocą i nie mam pojęcia, co się może tutaj złego wydarzyć. Typu, nie wiem, może na przykład Foxy nas zaatakuje 5 razy pod rząd. Jest taka opcja, dobra. Już się pojawia. Wow, nie minęła nawet sekunda, a Fox już próbuje coś tutaj, już coś kombinuje. Dobra, main stage. Okej, okay. Na spokojnie, bez nerwów, da się to zrobić. To jest tylko piąta noc, tak? Jeszcze jest ta gorsza szósta noc, którą sobie zrobimy, jeżeli wbijecie bardzo dużo łapek w górę i będzie pozytywny odzew w komentarzach, więc... tak, ale i tak, jak sobie pomyślę, że noc szósta to jest nic w porównaniu z... wiecie czym. Wiecie czym? Z tym, o co zawsze prosiliście, a ja nigdy tego nie nagrałem i dalej o to prosicie i ja widzę te komentarze i spam jest tych komentarzy pod każdym filmem. I tak, chodzi tutaj o Ultimate Custom Night, które bardzo, 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 bardzo chcecie zobaczyć na moim kanale. Nie wiem, czy nagram, boję się, zastanowię się. Wiem, że byście chcieli, żebym zrobił całe 50 na 20, co jest jakby, wydaje mi się, że wykonalne, tylko, że musiałbym na to poświęcić jakiś... miesiąc albo dwa, jakoś tak. Tak mi się wydaje przynajmniej, że w tyle czasu byłbym w stanie jakby ogarnąć te wszystkie mechaniki. Ale kto wie, może chociaż spróbuję i wkręcę się i może jakiś tam ciekawy wynik uda się wykręcić. Jakby zobaczymy, jak będziecie pisać komentarze. To wszystko jakby od was zależy. Dobra, Chiki nie ma oczywiście. Nikogo już nie ma, jakby to czego ja się spodziewałem. Dobra, pilnujemy bardziej Freddy'ego, bo Freddy wydaje mi się, że musi być pilnowany, żeby się tu nie pojawił. Dobra, pierwsze AM. Nice. Wydaje mi się, że nice, ale coś czuję, że za pierwszym razem to nie pyknie. To nie pyknie, bo nasz kolega Foxy już tutaj biegnie, aby się z nami spotkać. I Chica też już przybiegła, ale mi zżera to baterię. Dobra, poszła sobie. Foxy, biegniesz czy nie biegniesz? No właśnie, to jest ten problem z Foxym, że jak on znika, to jednak mija trochę czasu, zanim on przybiegnie, więc w teorii mógłbym przeoszczędzić sobie trochę baterii. Mógłbym. O! I od razu boniacz. Haha! Bardzo zabawne. Noc piąta jest super, bardzo fajna. Najlepsza noc na świecie. Dobra, skupmy się. Boniacz jest, jest. Foxy'ego teraz w ogóle nie pilnujemy przez jakieś, powiedzmy, do drugiej AM. Jakoś tak. Dobra, otwórzmy to. Okej. Jeden atak był Foxy'ego, jeden atak boniacza, jeden atak Chiki. Freddy jest na scenie. Okej, nice. Spoko. Wydaje mi się, że... powinno się udać. Ja sobie robię nadzieję, wiecie, ja sobie robię po prostu nadzieję. Dobra, obserwujemy tylko Freddy'ego, bo wydaje mi się, że Foxy, zanim znowu wyjdzie ze swojego Pirate Cove'a, to minie troszeczkę czasu. Więc możemy... jest pierwsza AM, 68% baterii. Bardzo kiepsko, dobra, zerknijmy na niego. Tak, tak, wychyla się, ale bardzo, bardzo, bardzo powoli, więc git. Okej, okay. Mhm, pierwsza AM, spokojnie. Na, 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 na. O, ale mi serce wali, co jest grane, ja się stresuję przy tej grze. Nie to co przy Security Breach. Przy Security Breach był jakiś taki, wiecie, mały stresik i jakby czuło się, że animatroniki i że w ogóle. Ale tutaj to jest zupełnie inny poziom. Tutaj to jest po prostu stres razy 10. Razy 10, naprawdę. Dobra, cały czas tam jest, okej. 62%, druga AM. Wątpię, żeby się to udało, ale kto wie. Może się uda. Dobra, Freddy jest, jest na scenie, pięknie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, poszedł sobie, nice, nie ma boniacza. Jestem zadowolony, Foxy jest w swoim super stadium takim lightowym, więc git. Freddy jest na scenie, więc czekamy. Tak, czekamy sobie jak gdyby nigdy nic, 10 sekund. Sprawdzamy, czy może tu jakaś Chica się nie pojawi, nie, spokojnie, Freddy jest na, okej, jest na scenie, jakby tak się dziwnie kamera ustawia, że miałem wrażenie, że on mi po prostu tutaj zwiał ze sceny. Okej, Foxy jest w niefajnym stadium, nie podoba mi się to. Bo on tutaj prawdopodobnie zaraz zaatakuje, więc trzeba uważać. Raz, dwa, trzy... Co? Nie, 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 nie! Należy Chica? Ale że Chica mnie zaatakowała? No tego się nie spodziewałem. Tym razem chyba weszło mi bardzo dobre RNG, ponieważ nie zostałem zaatakowany ani razu, a jest już druga AM. Podoba mi się to, chociaż był początek kiepski, ponieważ Boniacz i Chica bardzo szybko uciekli ze sceny i było to dość dziwne i takie miałem, aha, to już to niezły run, prawdopodobnie zginę, ale jest druga AM, ja mam całkiem sporo baterii, Foxy nie ma zamiaru wyjść, Freddy jest na scenie, o, przyszedł Boniacz, więc idealnie, okej, okay, dobra, 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 dobra.
Tego się nie spodziewałem. Zgaśmy światło, ty cały czas tutaj jesteś. Foxy nie ma zamiaru wyjść. Okej, jak widzicie, wykrakałem, bo było spokojnie. Do drugiej było spokojnie, ale nagle przyszła i Bonia Chichika. Tak o, po prostu. Jakby świetne odwiedziny w biurze tutaj, które mi się bardzo nie podobają. Dobra, na spokojnie, Freddy się patrzy, tu jest git, ty sobie tutaj jesteś cały czas. Sprawdźmy ten, okej, git. Policzmy do kilku sekund, raz, dwa, trzy, cztery, powiedzmy i pięć. Chica cały czas jest, Freddy, Foxy. Boniacz raczej już drugi raz tutaj nie przyjdzie, tak mi się wydaje, że raczej Boniacz sobie tutaj odpuści. Takie mam tutaj małe przeczucia co do tego. Okej, już to robię wszystko jakby tak na pamięć trochę. Chica, no idź już sobie, daj mi spokój, proszę cię, jest 3 AM, mam bardzo dobre RNG, a ty sobie tutaj, no właśnie, poszłaś sobie, bardzo dobrze. 48% baterii, Foxy się nie wychyla, Freddy na scenie. Zostały nam 3 godziny do ukończenia 5 nocy, więc widzowie, jeżeli podobają wam się odcinki tego typu, to zostawcie tę taktyczną łapę w górę. Wiem, że już proszę któryś raz w tym odcinku, ale naprawdę łapki w górę dają zasięgi, więc warto by było tą łapkę, żebyście zostawili. A tymczasem 3 AM, dobra, bo już tutaj jak zacząłem gadać, to nagle przestałem się skupiać na lepszym graniu. Dobra, Foxy i Boniacz, zamknijmy, idealnie. Czyli jednocześnie, dobra, Foxy nie ma zamiaru atakować, podoba mi się to, że Foxy w ogóle nie ma zamiaru atakować, dobra. Nie ma Boniacza, ej, on przyszedł na sekundkę i tyle, i nara? Ciekawe, ciekawe, 3 AM, 40%. Bardzo dobry wynik, oczywiście jeżeli Foxy nas zaatakuje, no to raz może zaatakować, raz może zaatakować i prawdopodobnie powinienem to przeżyć. Dobrze, że trzymam cały czas Freddy'ego na scenie i nie pozwala mu zejść, bo gdyby Freddy zszedł ze sceny, to już by nie było ciekawie. Dobra, uspokójmy się na chwilę. Cyk. Tak jest, dobra. Dobra, Freddy jest na scenie, pięknie, Foxy jest tutaj. Okej, zaraz będzie 4 AM. Mamy bardzo dużo procent baterii, jak na tę godzinę, jak na 5 noc. Bardzo dobre RNG, podoba mi się to. Boję się tylko, że przez przypadek coś źle zrobię i nagle przyjdzie Boniacz i mnie jumpscare'uje. Tak totalnie, totalnie losowo. 33%, niedobrze, 4 AM. Okej, 33%, 4 AM. Okej, powinienem się skupić na jednym teraz. Albo na Freddym, albo na Foxym. Wydaje mi się to najbardziej rozsądne. Jest 4 AM. Okej, co robić przy 5 AM? Bo zaraz będzie 5 AM. Czy bardziej się skupić na Foxym, czy może na Freddym? Bo Freddy raczej nie powinien przyjść. Jeżeli będzie 5 AM, to on raczej nie zdąży przyjść mi zamknąć drzwi. Zresztą jest na scenie, więc jakby nie ma za bardzo takiej możliwości. 28%. Okej, wydaje mi się, że mając dużego farta i naprawdę dobre RNG, jestem w stanie to zrobić, nawet po prostu sprawdzając kamery co sekundę, żeby mieć pewność, że nic mnie nie zaatakuje. I zrobić tam noc piątą, ostatnią, najgorszą. Dobra, na spokojnie, Foxy jest, Foxy w ogóle się nie rusza, więc git. Okej, 25%, nice. Okej, wiedziałem, wiedziałem, że coś takiego się tutaj może złego wydarzyć. Okej, już cię nie ma, tak? Ten Boniacz naprawdę przychodzi, sekundka i sobie odchodzi. Jak widzi tylko zamknięte drzwi, to już po prostu sobie stąd idzie. Okej, nice, 4 AM, dalej jest 4 AM. Czemu ta 4 AM tak długo trwa? Co jest grane? Za długo ta 4 AM trwa, dobra, 1C, dobra, oni są na scenie, nice. Światło, światło, 1C, okej, pięknie. Pięknie, jest git, 1C, okej, git. Mamy 18%, więc mogłaby już, właśnie, wskoczyć ta 5 AM. 17%, o, już się zaczyna potężny stresik. Teraz tak, na spokojnie, skupiam się tylko na Foxy. Freddy'ego totalnie odpuszczam. Wydaje mi się, że Freddy nie jest już dla mnie jakimś większym zagrożeniem, chociaż szczerze mówiąc, Foxy też nie ma zamiaru jakby mnie tutaj atakować. I długo nie atakował, więc jest szansa, że Foxy też nie zaatakuje. Ale co jest gorsze, Foxy czy Freddy? No właśnie. Skupmy się na Foxym, jest 5 AM, 11%, więc skupmy się po prostu na Foxym, bo Freddy raczej nie zdąży tutaj przyjść. I sprawdzajmy lewo, prawo, czy przypadkiem nie przyjdzie tu nam jakaś Chica. Foxy jest. Dobra, Freddy już się uwolnił, ale raczej nie powinien zdążyć tu przyjść. Takie mam wrażenie, że raczej nie przyjdzie tutaj. Foxy się nie rusza, Freddy jak? No już go nie ma tutaj nawet, no właśnie. Jego już nawet tutaj nie ma. Jeden śmiech słyszałem. Chyba jest tak, że jak za trzecim razem się zaśmieje, to wtedy już trzeba zamykać drzwi. Albo już jest za późno, żeby zamknąć drzwi. Jakoś tak. Dobra, Foxy, nie masz zamiaru się ruszać. Pięknie. Sprawdzamy, czy nie ma przypadkiem tutaj jakiejś Chiki, albo jakiegoś Boniacza. Chyba nie ma, chyba jest git. 5%. Jest szansa, że to się uda.
Drugi śmiech Freddy'ego. Okej, to już trzeba liczyć po prostu na farta. Albo damy radę, albo nie damy rady. 4%. O, wow. 3%. Dobra, spokojnie. Mogłem jednak tego Freddy'ego bardziej pilnować. Foxy jest cały czas. Jest! Udało się! Zrobiliśmy to, przeszedłem całe Five Nights at Freddy's 1. Ile tutaj było stresu, ale się udało. Jeżeli chcecie zobaczyć oczywiście noc szóstą, to zostawcie duży łapek w górę. Good job, udało się. Zarobiliśmy 120 dolarków. Nie wiem, czy było warto jakby tutaj spędzić te 5 dni, żeby zarobić te marne 120 dolarów. Niemniej jednak udało się, ukończyliśmy FNAF 1. Zapraszam serdecznie na FNAF 2, który pojawi się prawdopodobnie już jutro.